Wracamy właściwie też trochę na, do Paryża, trochę na zachód, bo media, media europejskie śledzi Olivier Bo, który jest w studio. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. Trzasienie ziemi w Niemczech. Centrum wstrząsów w Turingii, ale dało się odczuć falę tego wstrząsu w całej Europie. W środę został wybrany e, jako przewodniczącego e, stanu Turyngii w Niemczech e, polityk FDP, czyli Partii Liberalnej, ale uwaga, z pomocą głosów AfD, Alternatywy dla Niemiec, która jest zaliczona przez duże media i przez główne inne partie jako partia skrajno Prawicowa, a jak można było zobaczyć też w prasie niemieckiej, w prawie że neonazistowska, chociaż oni sami do żadnego nazizmu nie przyznają. W Frankfurter Allgemeine Zeitung, dziennik centroprawicowy, Pisze, że przez Turingian Berlin się trzęsie. Wczoraj na portalu Die Welt, też uważany za centroprawicowy dziennik, miał całą, całą pierwszą połowę swojego portalu poświęcony temu tematowi. Prasa zagraniczna to jest demokracja z wykrzyknikiem. No cóż, demokracja ma swoje wady. Bodo Ramlow, nie wiem jak to powinno się czytać, to jest ten z, z partii Die link czyli skrajnej lewicy postkomunistycznej, który przegrał to głosowanie w parlamencie Turengi. Cytuję Hitlera. Uwaga, dalszy tytuł w -Well. przełom cywilizacyjny. Tysiące wychodzą na ulicę. FDP i AfD. Kolejny tytuł. Zaplanowane przełamanie tabu, czyli to zaplanowali. Sygnał o zasięgu ogólnokrajowym, pisze jeszcze Die Welt. Prasa europejska była nieco bardziej spokojna. Pisze Le Figaro, że w Niemczech. Prawica przełamuje tabu, zawierając sojusz ze skrajną prawicą. No cóż, jest to temat znany we Francji, mamy niedługo we Francji wybory do miast i, i tych mniejszych i większych i tam tworzy się za plecami sztabów wyborczych w Paryżu. Na prowincji tworzą się listy wspólne, gdzie są członkowie Frontu Narodowego czy Zjednoczenia Narodowego teraz i centroprawicy, republikanów. Ale w Niemczech no, to jest coś niespotykane dalej pisze we Francji Le Monde trzęsienie ziemi, ziemi w Niemczech, no Le Monde jeżeli pisze o takich sojuszach we Francji też pisze o tym w takich superlatywach i co piszą w Hiszpanii, gdzie w sumie trzy regiony są w trzech regionach rządzi centroprawica, czyli Ciudadanos i y Partido Popular, Partia Ludowa, z poparciem tak zwanej skrajnej prawicy. Choć cały czas należy powtarzać, że ta skrajna prawica nie uważa się za skrajną prawicę. W Hiszpanii to jest Vox. No tutaj pisze El Pais, dziennik lewicowy, też pisze o trzęsieniu ziemi w Niemczech. Po wyborze e, lidera Turingi e, z, z głosami skrajnej prawicy. E, ABC, czyli dziennik e, Centro Prawilsowy, który wspiera zwykle Partido Popular, e, pisze, że e, CDU e, przerywa kordon sanitarny odgradzający skrajną prawicę w Turingi. W Hiszpanii dużo się mówi o tym kordonie sanitarnym przeciwko Voxowi, ale Partido Popular już od jakiegoś czasu takiego kordonu nie uznaje. Kordon, który jest zresztą narzucony bardziej przez lewicę, Co pisze Piszą włoskie media. We Włoszech centroprawica, to co się nazywa centroprawica, czyli centro-destra, to obejmuje Liga. I nie tylko Liga, czyli Liga, która się zasiaduje w Parlamencie Europejskim razem z AfD, ale też Fratelli d'Italia, która braca, bracia włoscy, którzy są formacją wprost postfaszystowską. Historycznie wywodzą z z takiego ruchu postfaszystowskiego, e, czyli to, to jest Berlusconi razem z tymi ludźmi, i we Włoszech e, to nie ma problemu z tym. To zawsze znaczy, lewica ma z tym problem, ale prawica nie ma z tym żadnego problemu. Zresztą dlaczego by miała mieć, skoro lewica nie ma problemu z tym, że e, ma w swoich szeregach byłych komunistów. A więc w Wild Giornale, no w głównym wydaniu nic nie było o tym, bo to nie było takie ważne, ale w takim dodatku, e, dodatku e, który, jest, no, który obejmuje, inside over nazywa, obejmuje takie tematy bardziej takie ogólne, e, raczej, raczej się cieszyli, e, mówili o ciosie, o, o cio, ciosie. Cios obozu suwerennościowego, teraz prawica terroryzuje Merkel, a dzisiaj rano pisali o tym, że jest dziwna demokracja Merkel. Głosowanie anuluje się, jeśli wygrywa. I tu trzeba było otworzyć e, dalej ten artykuł, żeby zobaczyć, co się dzieje. No widzimy, że skoro nie wygrał ten, co trzeba, to trzeba e, zorganizować ponowne wybory. E, w Wielkiej Brytanii. The Telegraph czyli dziennik prawicowy, centroprawicowy, w sensie oczywiście zachodnim angielskim. Nic nie pisał, to nie było takie ważne. Za to oburzał Szanwyk Głodian Lewicowy, który pisał o oburzeniu w Niemczech po tym, jak głosy AfD przyczyniły się do wyrzucenia premiera. Turęgi, czyli do tego, który dotychczas rządził i który jest postkomunistą. To znaczy, jest szefem tej partii postkomunistycznej, co nie wywołuje w Gwardianie oczywiście żadnego oburzenia. I tu wracając do dzienników niemieckich, bo to oni jednak najbardziej się podekscytowali tą sprawą i się oburzali. I tutaj mówimy cały czas o dziennikach teoretycznie centroprawicowych którzy cytowali e, polityków CDU z SPD, zielonych. Tutaj e, dowiadujemy się z e, Frankfurter Allgemeine Zeitung, że polityk SPD twierdzi, że CDU miała wybór między poskomunistami a nacjonalistami i wybierając tych drugich przemawia do brunatnego serca Niemiec. I tutaj dalej mamy to, że to jest według faz, czyli Frankfurter Allgemeine Zeitung, niedobry moment w niemieckiej historii powojennej. Sekretarz Generalny SPD jest zacytowany. FDP pozwolił na to, aby rządzących wybrała AfD, która ma prawdziwego faszysta w swoich szeregach, w osobie Hökego, czyli szefa AfD na Turingia. CDU weszła w tangram bez skrupułów, zarzucali ten polityk SPD. Zygmar Gabriel, znany polityk SPD, uważa, że FDP i CDU musiały o tym wiedzieć. Więc to się nie działa tylko na poziomie lokalnym. Jak wiemy, to już e, dzisiaj e, będą ponowne wybory, e, to znaczy tak, se, e, ten Tomasz Kemmerich, który został wybrany właśnie głosami e, AFD i CDU i FDP e, pod to, e, który, i który znajduje się pod ogromną presją. Nikt e, nie chce z nim e, rządzić w Turingi, więc nie ma nawet wyboru i tak wygląda demokracja niemiecka e, i mamy ta, dalej e, takie ostrzeganie, co było czyli wczoraj przed tą decyzją że jednak zrezygnuje ten nowy przewodniczący Turingi. E, cytowany e, lider e, SDP, Esken, e, który uważa, że e, trzeba o tym rozmawiać na poziomie koalicji rządowej, czy ta koalicja może dalej się utrzymać w tej sytuacji, kiedy CDU współpracuje z AFD i uważa, że może to pogrążyć wielką koalicję, co byłoby zwycięstwem AFD i dalej w cały czas Frankfurter Allgemeine Zeitung. Kierownictwo od CDU widzi tylko rozwiązanie, nowe wybory, czyli to było jeszcze przed tą decyzją, decyzją, która zapadła, ale już były głosy, że trzeba zorganizować jeszcze nowe wybory do parlamentu. Turengi. A należy tu przypomnieć, że to w październiku były te wybory i w tych wyborach te partie Gross Coalition, czyli tej koalicji rządzącej, były na trzecim i czwartym miejscu. Tylko pierwszy był Dilinkę, który dostał 31% głosów. Dilinkę to jest ta formacja postkomunistyczna, a AfD był na drugim miejscu z wynikiem 23,4%. Pytanie, jeżeli będą nowe wybory i też takie głosy, takie obawy pojawiały się, czy AFD nie poprawi swojego wyniku. W byłej NRD, jeżeli patrzeć na trzy wybory w trzech regionach, czyli w Brandenburgii, Saksonii i, i Turingi właśnie w ubiegłym roku, jeżeli dodać te wszystkie trzy wybory, w jedną kupę AFD był na pierwszym miejscu. To jest pa pierwsza e, partia we wschodnich Niemczech. I tu dalej, jeżeli mamy jeszcze trochę czasu, zacytujemy trochę może Die Welt, który mówił o powojennym konsensusie przeciw skrajnej prawicy, który został rozdarty, żądania wyborów coraz głośniejsze, cytuję. Prasa międzynarodowa m.in. Między e, cytuje e, Rzeczpospolitą, czyli polski dziennik Rzeczpospolita, który mówi e, o wyborczym skandalu, który powinien zaniepokoić Polska. E, no i, i ogólnie tak, tak to wyglądało, takie były, e, takie były odgłosy w Niemczech, więc można też zapytać. Czy stwierdzić za włoskim dziennikiem Il Giornale dziwna ta demokracja pani Merkel? Bardzo serdecznie dziękuję za przegląd prasy europejskiej. Do tego przeglądu powinni się Państwo przyzwyczajać w każdy piątek o godzinie 8.00. Pojawia się w studio Radia Wnet w poranku Wnet Oliwier, bo na zegarze godzina 8:19